O! Za piątym razem klikam i kurde, nie włączyło się nagrywanie. Patrzcie, ta mina Przemka. Dostał odpowiedź, to jest ciąg dalszej historii z pewnej firmy. Tak. Dzień dobry, panie Przemysławie, tu Przemek, szef Piotra. O kurde! Nie staję nad nim z liną, ale robię co mogę, żeby trzymał się zasady, o której piszemy. No to ładnie napisał, tak widać, że facet ma dystans. Dokładniej nawet już przygotowałem się z odpowiedzi. Nic odpowiedzi. Ale zrezygnował z niego, no dalej nie kuma, no. Bo dalej nie kuma prostej rzeczy. On napisał na końcu, podsumował to, że... napisał, że potrafi mieć moje buty, ale nie wini firmy. Ja nie winię firmy. Firma to jest twór, tak jak człowiek. Możesz być ludzki i nieludzki. No tak. Możesz być twardy jak skurwysyn i trzymać się tych swoich zasad, a możesz być też trochę pomyśleć i powiedzieć, że można się dopasować. Takim chyba najszybszym porównaniem dla mnie jest to, że często myślałem sobie tak, że jak coś jest już napisane, to musi być robione krok po kroku. Gówno prawda. Ludzie są totalnie różni, totalnie są, mają inne doświadczenia i każdy system powinien być elastyczny. Powinien być eksperymentem, w którym ktoś ci mówi. Chyba najprostszym to jest, nie wiem, czy ten temat mogę poruszyć, ale tak sobie pomyślałem, że to jest rozdzielenie na dwa gatunki płci. Kobieta i mężczyzna. Proszę? No rozdzielenie, tylko mamy kobietę i mężczyznę, a teraz pojawia się ktoś i mamy inną płeć napisaną. Kiedyś ludzie myśleli tylko dwie i chcieli przekonywać wszystkie tego, że tylko dwie płci. Książka o... jak się nazywa ta książka, pamiętasz? Gender. Buenos dias, ¿qué tal? O, ¿qué ha pasado aquí? Y un gol. En cocina? Oj, oj, yo sé porque tenemos cameras cerca y también a veces. Siempre. Uderzył się w głowę o coś tam było w Ukrainie. Po to jesteśmy, po to się rozwijamy, po to ludzie dawają nam informacje, jak to wygląda z drugiej strony, co to powoduje, po to, żeby to zmienić system. To, że 1000 osób tego nie zrobi, no bo im się nie chce, nie mają czasu, nie rozumieją też tego na takim poziomie, akceptują to, a potem obgadują gdzieś za plecami. No. I ja po prostu mówię tak, jak jest. Tak czuję, moje zdanie to jest nie powinno tak być. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że mamy serce, mamy głowę i mamy twarde dane. To jest fajna idea od Dana Roama. Bardzo mi się spodobał ten sposób przekazywania informacji, że nie myślisz tylko w jeden sposób. Nie myślisz, że... Jak on podał przykład, szklanka jest do połowy pełna, szklanka jest do połowy pusta, albo szklanka to H2O. Dokładnie. Na przykład my mamy coś takiego, że jak wejdziesz w jakikolwiek kurs, pierwszy z góry, tutaj mam wybrane kursy, pierwszy z góry, korekta, dopełnienie, to zanim zjedziesz dalej, masz napisane, czuj się bezpiecznie, z tego kursu korzysta ponad 3735 zadowolonych kursantek. Jeśli uznasz w ciągu 14 dni, że ci się nie przyda, to zwrócimy ci pieniądze. Testuj, ucz się, sprawdzaj, bez ryzyka, czuj się bezpiecznie. Jeszcze się nie... mało się takich osób zdarza, że faktycznie to... Mało, ale to jest ile, bo ostatnio zadała mi to jedna osoba na tym. Nie wiem, czy taka informacja jest tu do podzielenia się. Jest to pewien sukces. 14 dni. A sukcesami się powinno dzielić, więc... na... jakby to powiedzieć, jakby to zamienić, żeby tak to dosłownie nie brzmiało. Taka zagadka. Jeżeli twój plac w domu, który chcesz włożyć, ma 8000 kostek kwadratowych, 8000 kostek drukowych, to tylko 8 było z nich złych. Aha, w ciągu roku. Szczerbione, no. W ciągu roku, no. No dobra, no tu taki niewielki odsetek. Ja rozumiem, przecież ja też czasami kupuję jakiś kurs i mówię, o kurde, to w ogóle nie to, co chciałam i bez problemu. No w sumie, kurde, do teraz nie sprawdziłam, czy mi oddali hajsy, czy nie, już nie pamiętam teraz. W każdym razie rozumiem to, że jak ktoś sobie coś kupi i stwierdzi, oj, to nie dla mnie. Zobaczy w pierwszym, po pierwszej lekcji, mówi, o nie, nie chcę tego dalej oglądać. No to co, kogoś będziemy zmuszać, nie? No tak, no wiesz. Ale się siekiera. Czasami jest tak, jeżeli masz już doświadczenie, popatrz, ja mam 200 audiobooków kupionych, przesłuchanych, niejednokrotnie niektóre posłuchałem z godzina, niejednokrotnie niektóre słuchałem 4-5 razy, żeby skumać, o co chodzi jeszcze bardziej. Książek ile, szkoleń, które przeszedłem. I te informacje się powielają w pewnych momentach i nie masz szans już zrobić czegoś nowego. Przy takiej ilości, w tym czy ja się zajmuję oczywiście, bo wiesz, to każda gałąź swojej wiedzy ma swoje, wiesz, swoje osobne teorie, nie? Fizyka, chemia, powiedzmy, polski, matematyka.
i tak dalej. To są inne języki, o których mówimy, ale w mojej branży, w tym, czym ja się zajmuję, no to już jest pewien limit, już wiesz, z czego co wynika, wiesz, z czego, z jakiej bazy zostało to stworzone i jedynie co, to zostaje tylko ulepszenie tego w postaci takiej, że druga osoba to potrafi zrozumieć, czyli to, ja mam informację, mówię do ciebie, to jest kod jakiś, ten kod musisz rozkodować. I na zasadzie ruchów, ust, obrazu w głowie, musisz to przyswoić i zrozumieć to i przechodzić w działanie. I teraz najlepiej byłoby tak zrobić, żeby jak najprostszym, wykorzystując wszystkie możliwości odczucia, emocje, obrazy, sposób mówienia, osobowość, do tego, żeby druga osoba zrobiła to w szybszym czasie. No tak, no ty już zrobiłeś cały research, wszystko posprawdzałeś, potestowałeś, tak jak w kursach. Uczę się od innych, koniec końców tak sobie po swojemu robię i wplatam w kurs to, czego nie umiałam znaleźć. Ale uczysz się od innych w takim sensie, że wiesz, nie uczysz... Domyślam się, że to wygląda tak, jeżeli masz jakieś działanie, jeżeli podkładanie szablonu ma 16 kroków, czyli krok pierwszy, wytnij te kółeczko, no dobra, odetnij kroku, sobie te boki, bla, 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 to widzisz, że w tym procesie możesz zastąpić coś czymś, albo jakoś inaczej to pokazać, żeby osoba, która patrzy na to pierwszy raz, potrafiła to lepiej zrobić. Na przykład masz skrzydełka białe z boku. No. I żeby skrzydełka dobrze skleić, to musisz skleić je z tyłu, z środku, z przodu. Ale równo tylko z przodu. A z tyłu już nie musi być równo. Nie, niekoniecznie. Czyli jeżeli nowy użytkownik ma tylko sygnał białe, to on nie wie, co ma zrobić. Dopiero musisz mu dać informację. Ej, zrób to tak, żeby nie musiało być równo. I on to musi zapamiętać i powtórzyć to ileś razy. No. Ale możesz mu to też ułatwić w tym momencie, pokazując, że te strzałki nie muszą być równe, przekreślone. To miejsce nie musi być połączone równo. W drugim też nie musi być równo. W trzecim możemy poczuć emocje. Rysujemy serduszko z dwóch stron. Jak się serduszko złączy, to jest zajebiście. Więc informacja dla osoby uczącej się. Aha, kumam, to jest takie proste. No tu raczej serduszka nie będzie ze skrzydełek. To by musiało być coś innego. Co się łączy? Co masz innego? Co masz za połączenie inne? Magnes, dwie strony magnesu, tak? No ale jak zobrazować magnes? No normalnie rysujesz magnes. Możesz powiedzieć słowo, popatrz, to słowo ptak. Słowo gołąb, a tu ci narysuję gołębia. I teraz twoja lewa półkula przeobraża to w obraz, a tu już widzi obraz. Myśli, coś się z sobą styka obrazy. Równo. Przychodzą mi na myśl, mieliśmy takie do mycia szyb, takie dwa magnesy, ale tęgie. I one były w taki, tak jakby trochę grot strzały, taki kształt. I trzeba było uważać, żeby palca pomiędzy nie wsadzić, bo zmiażdżony, nie? Wiecie, żeby myć na wysokościach też w drugą stronę szyby. Fajna rzecz, polecam. No i dalej jeszcze cały czas nad szablonami pracuję, bo te skrzydełka mnie bolą. Dostałam propozycję od graficzki, jednak jak zobaczyłam to, to stwierdziłam, że to nie jest to, nie czuję tego, musi to być coś innego. Musi to być jeszcze inaczej wymyślone, więc dalej kolejny tydzień się przeciąga, widzicie, tak to jest. W każdym razie, Przemysławie, mam komentarz jednej z widzek, Sandry Szymankiewicz. Proszę, żebyś go przeczytał. Dla ciebie. Słucham. Proszę, żebyś go przeczytał. Dziękuję, Przemku, za odpowiedzi na moje pytanie, a ja kiedyś byłam osobą bardzo lubiącą otaczać się dużą ilością osób, ale to już czas przeszły. Czas zweryfikował, kogo tak naprawdę potrzebuję swojego boku i przede wszystkim wrzuciłem do swojego życia osoby, które wyssały ze mnie energię i nie wynosiły nic pozytywnego w mój rozwój. Najważniejsze osoby dla mnie to moja mama, babcia, brat i partner i szczerze mówiąc, więcej mi nie potrzeba i nawet nie chce mi się rozmawiać i wychodzić z innymi osobami. Razem z moim partnerem mamy wspólne pasje, cele, marzenia. Jak nam się nudzi, to jedziemy na ryby, się wyciszyć i zrelaksować, bo tam nie ma ludzi. Ostatnio namówiłam mojego partnera, żeby obejrzał razem ze mną vloga. Nie było łatwo, po chwili oglądania tak mi się spodobało i się uśmiechał do tej hotel i mówił, kurde, jaka swojska fajna babka, czemu wcześniej nie pokazałaś? Już przestał truć mi, że oglądam bzdury, teraz pyta, kiedy następny odcinek. Pozdrawiam dla was i czekam na kolejny vlog. Serducho, dajcie znać, czy odwiedziłaś profil na YouTube, który podesłałam ci na IG o Polakach na Teneryfie, to chyba ty. A, tak, był taki, jest taki profil, Przemek, już pamiętam go. To było, jak on się nazywał? Byłam tam, weszłam, ale kurczę, jakoś tak na dłużej nie zostałam. To było tak, jak on się nazywał?
Patrzyłam. Jak on się nazywał? O Polakach na Teneryfie to jest coś z nieruchomościami, jest taka kobitka. I potem jeszcze są coś z agrokulturą. Jakaś dziewczyna tam jest weganką, to kojarzę. Tak mi ostatnio wpadło. Bo świat YouTube'a jest tak ogromny, że ja wiem, muszę gdzie mieć kilka kont, żeby to ogarniać. No, ja wiem, gdzie ja to też znalazłam. Ja to znalazłam na grupie na Facebooku Polacy na... Bo jest taka... O, tu mi się prawie pojawiła. Polacy na Teneryfie jest, nie? Jest też to samo Polacy na... Polacy na Fuerteventurze i to samo jest na Teneryfie. Polacy na Teneryfie i tam oni się ogłaszali. Jakieś odcinki będą robić i ten profil się nazywał... Kurczę, czy ja to teraz znajdę? Wiecie co, no ja tam, tylko to było trochę temu, bo też komentarz też jest z kilku dni wcześniej. Poszukuję samochodu, nie. Kurde, to ja to, czy ja to tak na szybko znajdę? Oni się tam ogłaszali, że będą robić kolejny odcinek wywiadów na temat osób, które mieszkają i pracują. No, to tak to znalazłam, no. To se mogę szukać teraz, nie? Ale to przecież nie było aż tak dawno. No i fajnie. Love Expert to jest jeden kanał, co ja znam, a drugi kanał to... Jest drugi kanał, no. Tylko kurczę, ja... On tam miał mało subskrypcji. Chyba poniżej 1000 jeszcze, a ten ma więcej. To chodzi o jakiś inny. Kurde, widzicie, no, jak sobie od razu czegoś nie zapiszę, albo nie zasubskrybuję, to potem sobie może szukać. Zapomniałam, jak się nazywa ten... Edyta, i teraz ci pomoże wiedza. Nie mówisz, zapomniałam, jak się nazywa, tylko robisz sobie pierwsze skojarzenie, jakie masz. Mózg działa na zasadzie skojarzeń. Pierwsze skojarzenie z tym kanałem to, jaki widziałaś filmik. Wywiad z kim? Nie wiem. Osoba, twarz namalowana, co było, o czym mówiła. Nie wyszukuj na szybko, po prostu działaj na zasadzie skojarzeń. Skojarzenia lepiej działają niż... Myślisz? Tak. Co jeszcze tam było? Zdrowa TV? Nie, pamiętam mężczyznę. Chyba kobieta też to prowadziła. I wiem, nie, że to dość jeszcze tak mieli z głową zrobione, bo były różne kadry z daleka. Było to... Kulka, koleżanko, bo nie ma tu sera. To nie było Love Explore, tylko coś jeszcze inny, to się jakoś inaczej nazywało. Co tam miałaś w tym wywiadzie? O czym było mówione? Ja nie wiem, bo ja nie weszłam. Aha, a widziałeś jakikolwiek film, czy nie? Nie, bo... Teneryfiarze jest jeszcze kanał taki, który ja widziałam. O, to taki właśnie, no Teneryfiarze. Teneryfiarze. O, to dokładnie o tym chyba chodziło. No i teraz jak ja to poszukałem? Wiem, że Tomka miała wywiad z gościem w wywiadzie w bananach. Pisałem banany Teneryfa. Piąty kanał od góry, tak? Teneryfiarze. Mózg działa na zasadzie skojarzeń. Tak samo działa takie systemy. Słowo klucz, byk ci wyskoczy. Nie kulki. Mamy już dwa są już wywiady. Dobra, idę jeszcze nogawki, żeby mi się smakuje. Zostań kulki. Z Malwiną, która zostawiła pracę w korporacji, a potem jeszcze wcześniej się było z jakąś matką, która zaczęła nowe życie. Więc tam sobie też możecie pooglądać. Ja nie wiem, jeszcze nie, ja jeszcze nie oglądałam. Nie są długie te odcinki, po pół godziny, 25 minut. No pączek, patrzcie, jaki ten pączek jest. Ona chce iść do ciebie, Przemek, weź sobie ją. Ona non-stop dropie, że ona chce do ciebie. Chodź, proszę sobie ją wziąć. Chodź. Pieron mały. I tak, ja tak nie mam za bardzo czasu YouTube oglądać. Jedyne YouTube, jakie oglądam, to swoje odcinki razem z wami podczas premiery. Albo odcinki kulo, bo muszę tam posprawdzać, coś tam, wiecie, no. Więc to już mój slot na YouTube'a wypełnia. Czasem jak Przemek ogląda coś, to tam w tyle słucham, kiedy robię jakieś inne rzeczy. Ale koniec końców... No, jakoś nie miałam jeszcze tyle czasu. Wolę sobie szkolenie odpalić z fizyki, chemii, potem światła UV.
i posłuchać. No jakoś tak na razie nie mam czasu. Dobrze, mam jeszcze jedne komentarze, Przemysławie. Przemysławie, niedziela to niedziela. Dajżeś spokój dla Edytki. Jak to mówią, dzień święty, święci, ja pobożna nie jestem. Ale dzięki Bogu, że te święta i niedziele są wolne. Inaczej ludzie to by pewnie pracowali. To pewnie pisała ktoś, kto pracuje jako stylistka paznokci. A jak święto czy niedziela, to przynajmniej serce tak nie boli, że człowiek lenia łapie. Zgadnij kto, znasz. Nie wiem, ktoś na pewno to pracuje. Ktoś, kto by nie pracował, to by tak nie zrobił. Ktoś to pracuje, ale jego cele nie są tak wielkie, żeby napędzały go do pracy. Nawet w sobotę i w niedzielę. Jego marzenia i cele są zbyt nisko powieszone, że są w zasięgu ręki i wystarczy te 5 dni w pracy i to jest okej. Okay. I jest pełni, tak? Tak. Cele są za nisko zawieszone. No to... Ola, przykro mi, to było stwierdzenie Przemka, ale nie wiedział, że to jest. Masz za niskie cele, stać cię na więcej, Ola. A zwłaszcza wiem, jaki potencjał w tobie duży nie. Jarosław, teoretycznie pracownik nie może dać wypowiedzenia i wyjść, bo okres wypowiedzenia obowiązuje obie strony. Ale z doświadczenia i swojego znajomego wiem, że wraz z wypowiedzeniem pracownik przynosi L4 i pracodawca niewiele może zrobić. Niekomfortowe dla jednej i drugiej strony, nie? Ale że popatrz, też lekarze wystawiają te L4, nie? To jest takie niesprawiedliwe. To jest takie pewnie, wiesz, coś tam... Znaczy nie, nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że to jest takie złe budowanie relacji. Gdybyś na początku umowy... Ja pamiętam, jak zapytałem na początku pracowników, to na początku myślałem sobie, że każdy pracownik wie, co to jest regulamin pracy i jak wygodnie z nim postępować. Totalnie się przejechałem. No. Potem, kiedy już kogoś zatrudnialiśmy, to ja siedziałem z osobą, która miałem wydrukowany regulamin pracy, który miał tam, nie wiem, z 10 stron. To jest składek pracy, nie? No, regulamin pracy. Wziąłem sobie od pracownika przeciw siebie, dałem mu ten sam regulamin. Ja kartka, on kartka, 2 godziny, kamera z boku, omawiamy każdy punkcik. Gracia. Omawiamy każdy punkcik, co to znaczy, każdy punkt, co oznacza w naszej sytuacji, co możemy, czego nie możemy, jak powinniśmy się zachować. I po tych 2 godzinach masz świadomego, mniej więcej, dużo bardziej świadomego pracownika niż nie wcześniej. Nie szkodzi, Przemek. Proszę. I tak, gdzieśmy tak robili z jedną osobą i to samo zrobiła. L4 razem z wypowiedzeniem. A czy co będziemy teraz mówić publicznie? Dobra, ale powiedzmy tylko kolor włosów. Brązowe. No nieważne, siedzieliśmy, omawialiśmy regulamin, ona co? Obrażona, ona nie będzie pracować. Z rana jej chłopak L4 przyniósł za nią. Ale bo to było też stres, to też ja dlatego źle podszedłem, już wiem, o co ci chodzi. Bo ja chciałem, żeby ta osoba robiła więcej stylistek, więcej klientek niż 4, tak? To jest tak, i w jeden dzień miała, bo ona tylko 4 potrafiła przez 8 godzin pracy zrobić. Ja uważam, że ja popełniłem błąd, bo nie była odpowiednio przygotowana technicznie, bez braku treningów i mój nacisk był zbyt mocny i dlatego była taka konsekwencja. Więc ja bym to jej nie obwiniał w ogóle. Raczej moje podejście, powiedzenie sobie, dasz radę, a widocznie na wszystkich ludzi to tak nie działa motywująco, że dasz radę. Ogarniasz, zrobisz to, dasz radę. Po prostu było to zbyt stresujące i taki był wynik działania. Najprostsza, najszybsza droga. Bo to nie wyszło z... Więc to ja bym nie obwiniał tej osoby, po prostu to był mój błąd. Ale wyobraźcie sobie, mieć pracownika i ten pracownik tylko 4 klientki dziennie zrobi, nie? Przez cały dzień, 8 godzin. I ma opór do tego, żeby zrobić 5? I ma opór jeden dzień w tygodniu robić 5 kobiet. I sam kolor bez zdobień, nie? To nasza wina, no. No to jest totalnie nieopłacalne. A dwa, przygotowanie tego, jak przejść tę ścieżkę. No dzisiaj by to było zupełnie inaczej ogarnięte. Dokładnie, no. No to też doświadczenie robi, no. Żyćko, żyćko. Mamy komentarz od Marzeny R. Ja również wierzę w intuicję i jeśli czuję, że coś nie jest ewidentnie dla mnie, to w 99 przypadków po czasie okazuje się, że miałam rację i powinnam odpuścić. Zajęło mi to wiele lat, żeby nauczyć się słuchać tego, co czuję, ale uważam, że naprawdę warto. Pozdrawiam, życzę wspaniałego. A ja uważam zupełnie odwrotnie. I to jest znowu łatwiejsze wyjście. To jest znowu łatwiejsze wyjście, bo jeżeli się pomylisz, to się pomylisz nic więcej. W tej sytuacji ja uważam zupełnie inaczej. Narzędzia, które dzisiaj ja mam i słowa, które potrafię powiedzieć i przewidzieć sytuację i jak oddziaływać na drugiego człowieka, sprawiają, że potrafię się tych sytuacji wyeliminować je. No bo teraz już nie spotykasz nowych ludzi i nie zaczynasz współpracować z nowymi ludźmi. Masz stały team od lat
No dobra, mamy nie masz pracowników. No, ale to jest sytuacja, relacja z kimś na przykład. Ktoś coś od ciebie chce, tak? Ktoś od ciebie czegoś żąda. To nie musi być relacja ty i pracownik, może być relacja ty i twój znajomy. Wiesz, że on jakiś jest, wiesz, że na przykład chce pożyczać hajs i wiesz, że ty nie potrafisz odmawiać. No. Na przykład. Teraz jak mu to powiedzieć, albo ile muszę w sobie z siebie dać, żeby on to zrozumiał bez urażenia się, żeby nie był obrażony, żeby nie był urażony. I to jest do ogarnięcia, to nie jest, to jest proste, ale niełatwe. No trzeba poszukać konkretną technikę w konkretnej książce zastosować. Układanie kostki Rubika jest proste, ale niełatwe. Jest proste, kiedy znasz schemat i wiesz, jak postępować krok po kroku, kiedyś tego nauczysz. A nie jest łatwe, no bo musisz się tego wszystkiego nauczyć, to trzeba przyswoić. To trzeba zrozumieć. No i wytrenować potem. Więc jest to proste, ale niełatwe. Masło? Więc to masło, ale nie maślane. Zobacz, jak się to jest trudno zrozumieć. To jest proste, a niełatwe, nie? Robienie paznokci jest proste, ale niełatwe. Tak czy nie? Nie wiem, bo do mnie to jest... mózg mi szaleje. Proste. Jeżeli masz coś proste, to jest to linia prosta, po której sobie idziesz. Jeżeli jest to łatwe, no to z tej linii mogłabyś nie spaść. Jakbyś masz jedną linię, linia jest prosta. Idź sobie w butach po linii, linię. Czy jest to łatwe? No nie, musisz poświęcić uwagę, poświęcić na równowagę, żeby nie spać i tak dalej, tak? Jest to proste do przejścia. Napiszcie w komentarzu, jak wy to rozumiecie. Może tłumaczenie kogoś z was mi to jakoś w mózgu rozświetli. Bo... Tobie? No. Dobra. Macie challenge od Edyty. Challenge macie od Edyty. Jak wy to rozumiecie, co Przemek chciał przekazać, wytłumaczcie to takiemu mało mądremu człowiekowi, jak Edyta. Co mówisz, że mało mądre? No bo... A gdzie jest poziom mądrości? Jak można określić poziom mądrości? No właśnie, kiedy stwierdzasz, że ktoś jest mądry, a ktoś jest niemądry? Nie ma czegoś takiego, przecież możesz być mądry w swojej dziedzinie, albo po zupełnie innej. W sensie, IQ że... możesz powiedzieć, czy ktoś... Nie, to w sumie raczej inteligencja, a nie mądrość. Co innego być mądrym, a co innego inteligentną. Dobra, nieważne, lecimy dalej z komentarzami, bo jest fajny komentarz od Mai. Patrz, jeszcze ma nawet pszczółkę Maję tutaj na tym. Maja napisała, o, z tego by była dobra seria, z czego kiśniemy z Hanią? To właśnie te najlepsze, takie najśmieszniejsze rzeczy, jak to oglądamy i z tego kiśniemy, nie? Nieraz to spoko na taki kanał vlogowy, ale nie na kanał, w którym masz paznokciowy, który ktoś przychodzi po konkretnie coś. To te najlepsze smaczki, to ja będę wycinać, nie? Zmontuję z tego filmik i nagram, jak oglądam z Hanią te smaczki. To są takie, wiesz, na live'a albo na takie szybkie. Płakałam reakcje razem z wami, jak to oglądam. Proszę o więcej takich filmików, zagrywek. A co tam było? Aż se wejdę szybciutko w ten komentarz. O którym myśmy... Nie w komentarz, tylko filmik. O którym myśmy w filmikach mówili? Jerona, 1000 reklam, dobra. Olać to. Dziękuję za serduszko, Dark Ghost Love. I mamy 58 minut temu komentarz od Iwonki, czyli świeżutki. Czyli jak godzinę temu napisałeś komentarz, to ja po godzinie odpowiadam, a pewnie... Edyta, żebyś tak na wszystko zrobiła, to było zajebiście. Och, Edyta, chciałabym... Edyta. Masz szczęście. Iwonka. O, chciałabym z wami pracować, uwielbiam świat paznokci, świetnie by było pokazać kobietkom w Hiszpanii nasze polskie standardy paznokciowe i higienę w pracy. Ale nie wiem, czy odnalazłabym się w obcym kraju i nie potrafię hiszpańskiego. Bardzo lubię was oglądać i to, co was otacza. Bardzo interesuje mnie wasze codzienne życie, jesteście tacy naturalni, po prostu fajni. Dzień bez waszego vloga to dzień stracony, to ja muszę dziennie vlogować. Jak leżę z brzuchem do góry w niedzielę, Przemek gra, a ja patrzę, jak on gra. Też by trzeba było nagrać. No taką niedzielę mieliśmy wczoraj. Przynajmniej chyba 3 godziny grałeś, nie? No bo ty tak namawiasz, nie? Ja jestem ta zła, jestem ta Ewa, a ty Adam. I ja namawiam do złego. No, tak to można powiedzieć. Kupiła grę za 400 zł, 420 zł i każe jeszcze mi grać. I 5 dodatkowych strojów bardzo ja potem, fajnych. Ja potem nie wiem, co mam robić. Jestem sklony w kącie łóżka, tego kanapy. Spadłem w ręce i gram. Często i tak jeszcze potem ona sobie kupiła grę, więcej. Ja gram, ja się nie wystraszę, a ona skacze po łóżku. On coś wyskoczy, nie? Tam za pleców czasem coś wyskoczy, nie? Bo te potwory wychodziły ze ściany jakby, nie?
dobijasz się do ściany, myślisz, że tam z tą mizją, a tam pochód właśnie. Chodziły składki wentylacyjne albo przez tak. szyby się wbijały. I ja po prostu serio aż skakałam, nie? I on by się nie wystraszył, gdybym ja nie, on się bardziej tego mojego skakania wystraszył. O kurwa, co za ty gołąb? No nie gadasz, nagrało się to? Nie wiem, ale po prostu na gęby naleciało. Tak! Oby się to nagrało, nie? O, no to taką mieliśmy niedzielę. Poszliśmy na kawę, potem poszliśmy na obiad. Chcieliśmy do fancy restauracji, oczywiście wszystko zajęte. Tam trzeba robić rezerwację i tam następna rezerwacja była za tydzień. O takiej porze w miarę logicznej, więc ja bym musiała już dzisiaj zrobić rezerwację na niedzielę, Przemek. No, to tam. Chyba tak zrobię. Ja bym proponuję. Bo fancy, ja się zapytam, czy tam pozwolą nagrywać, bo tam jest tak pięknie w środku. Byliśmy się pytać raz, czy mają stolik na dwóch. I o, patrz. Jak się nazywa podstawka na znicz? Nie, tam, gdzie się te takie znicz... Jakie to wszystko było fancy, nie? Takie piękne, takie rzeczy, takie ładne, co byś sobie samemu do domu kupił. Tak wszystko... Kurde, oh. Póki jeszcze nowe, to trzeba iść ponagrywać, nie? I tam mają wiecznie, wiecznie pełno. A czy nie, no w sensie weekend, niedzielę tak, ale jak ostatnio szliśmy przez tydzień, to nie było pełno, widziałaś. Były takie pustki. A czy tam opinie, że niby były pustki, bo te... Bo te stoliki są zarezerwowane, bo oni tam mają rezerwację online, bo przecież nie posadzą tam kogoś, jak za pół godziny jest rezerwacja, nie? No to w pół godziny ktoś nie zje, nie poda, że nie ten, no to ten stolik musi, wiesz, takie trochę test, no ale... Więc czekam na moment, kiedy w końcu będę mogła wbić do fancy restauracji, zwłaszcza, że to jest indyjska restauracja, gdzie jest dużo takich opcji wegańskich. Samych w sobie, już nawet nie są napisane, że to są wegańskie, tylko oni po prostu mają takie dania, nie? Że tam bez mleka, bez mięsa. Dobra, tutaj przeczytałam wiadomość od Hani. Jutro będę robiła sobie, będę nagrywała, jak robię uzupełnienie na paznokciach z Fantasy Frenchem. I to nie jest taka standardowa stylizacja. Chociaż, no dobra, mogłabym uzupełnić normalnie i położyć na to kolor, ale chciałabym to tak uzupełnić, żeby został ten Fantasy French, bojeczka mam na tyle jeszcze niewyrośnięte, nieprzerośnięte, że spokojnie mogę sobie zrobić uzupełnienie i to jajeczko nie będzie wyglądało śmiesznie, za mocno wysunięte, bo mi się na przykład nie podoba, jak są tak, kurde, na 2 cm wysunięte jajeczka. Jak moja estetyka tego jakoś nie ogarnia. Więc ja sobie spokojnie to zrobię. Dobra, widzicie od spodu, ile wystaje jajeczek. Nie za dużo i postaram się zrobić, żeby wszystkie, całą rękę zrobić, nie? Tutaj za bardzo odrostu nie ma. Czekaj, daj kawę, nie? Czy na kilka? Co to za jęki? Co to za jęki, kilka? Dobra, już się zbieram. Tu chyba go sobie zostawię, bo nie ma odrostu za bardzo, więc no nie ma co... Będzie taki inny, no po prostu będzie inny ten bazu. Kulka, ty szalony piesie, ty. W każdym razie to jest na tyle mi znana technika pracy, uzupełnienie, że myślę, że uda mi się w miarę sensownym czasie nagrać wszystkie cztery paznokcie, żeby tak nie było nudno, że za każdym razem jeden paznokieć. Ja robię za każdym razem jeden paznokieć w odcinkach, bo powiem Wam szczerze, jak miała nagrywać całą dłoń, kulka, ty szalony piesie. Jakbym miała nagrywać całą dłoń do nagrywek, do odcinka, ciao, do odcinka, to ja bym pół dnia nagrywała normalnie. Ja bym pół dnia nagrywała, a te odcinki naprawdę nie mają jakiejś większej oglądalności czy coś. To wy ostatnio wolicie bardziej słuchać historii różnych, na przykład co chciałam, co dostałam, ta seria ma powodzenie. Albo takie po prostu TikToki lubicie oglądać razem ze mną. Takie serie mają powodzenie i to chętnie oglądacie, więc jak ja bym miała pół dnia robić paznokcie i potem by mi brakło czasu, żeby nagrać te gadane serie, no to są... No bo powiedziałam, że uda mi się zrobić cztery paznokcie, żeby nie było tak dużo, że za każdym razem jeden paznokieć... Powiedziałam, dlaczego robię tylko jeden paznokieć, bo jakbym miała całą dłoń robić, albo dwie, to jest pół dnia nagrywania.
To jest po prostu... Nawet nie wiecie, jakie to jest czasochłonne. Dzisiaj oglądałem filmik od Maksymieczki, tam było pytanie do Maksymieczki, miała Q&A i mi było pytanie, dlaczego już nie robi paznokciowych odcinków? Ona powiedziała, że robi jeden odcinek, który ma u niej 10-12 minut paznokciowy, robiła 3-4 dni. No, bo to nie jest tylko nagrywanie, to jest przygotowanie, nagrywanie, ustawianie kamer, montowanie, obrabianie, to jest bardzo dużo pracy. Jeżeli patrzysz z perspektywy, wiesz, my mamy przybliżenia duże, gołym okiem tego nie zobaczysz, a kamera ma przybliżenie... Jak to wytłumaczyć komuś? Dobra, ja bym jak weźmiesz do ręki, monetą, jak weźmiesz do ręki ziarnko grochu, jest takie zielone małe, nie? To wyobraź sobie, że zamiast tego, że kamera powoduje to, że zamiast tego ziarnka grochu na ręce masz arbuza. Wygląda to jak takie... Rozumiesz? To jest tak wielkie. No jakbyś miała, no dokładnie, piłkę ping-pongową, o. Co ty jeszcze? Te ziarnko większe? Grochu ci się wydaje, jak, jakie jakby była... ping-pongowe, tak? Piłka ping-pongowa. Jaka piłka? Co? Nie ping-pongowa, do tenisa. Co? Tak. Co? Artyst zależy, to jest jaki, chyba najbliższe zależy jaki kto ma monitor. Edyta, niezależnie, chodzi mi o przybliżenie. Aha, no tak. No to skóreczka, której w życiu nie widać, jakaś tam mini skóreczka, to jest po prostu, o kurde, ale brzydko, ale niedoczyszczone, nie? Ola! Maja! Tak to wygląda w kamerach i jeszcze się nie spotkałam, żeby ktokolwiek tak nagrywał. No dobra, może w Indigo mają takie fajne ujęcia, to zauważyłam, że na YouTubie Indigo... Ale też zwróć uwagę, Magda opowiada o tym, co robi instruktor, instruktor się poskupia się na pracy. No i wydaje mi się, daj kulkę, a ty otwórz, wydaje mi się, że tam w Indigo te dziewczyny, co robią paznokcie, one chyba nie do końca widzą, co one robią, bo tam jest tak jasno. Ja też przerabiałam ten rodzaj nagrywania, kiedy masz białe tło jasne. Boże, człowiek jest ślepy, nie? Bo ja tam czasami oglądam te filmy i widzę takie niektóre rzeczy i sobie tak myślę, oj, tym dziewczynom, co nagrywają, musi być ciężko, naprawdę ciężko dojrzeć tam to wszystko, bo gdyby to widziały, pewnie by sobie poprawiły. Więc one by musiały, ja tak sobie myślę, nie? One by musiały jeszcze sobie na spokojnie zerknąć bez tych świateł studyjnych, czy coś nie poprawić, poprawić iść z boku i dopiero, nie? Robić te takie ujęcia końcowe. Chodź, Pączek. Pytanie. Ile potrzebujesz czasu i treningu, żeby dopracować tak jakieś paznokcie, żeby zrobić to w godzinę na przykład? Ale to jest, nie rozumiem w ogóle, jakie paznokcie? Co, bani hybrydowy? Nie, no pytanie, co trzeba zrobić, żeby ten proces przyspieszyć? Ale jaki? Robienia paznokci. Jakich? Na przykład takich na swojej dłoni. Ale jakich? Uzupełnienie, od nowa, hybryda. Cały czas uzupełnienie. Uzupełnienie. No to godzina bez problemu. Co godzina bez problemu? Zrobisz paznokcie. Z nagrywaniem. A, z nagrywaniem. Z tym, że musisz zrobić przerwę, musisz powiedzieć do kamery, musisz zrobić ujęcia po prostu, musisz zapauzować. Jak jest jeden paznokieć, to bez problemu. To jest kwestia tego, czy wyznaczymy sobie cel, zrobimy, rozpiszemy to na kartce, rozdzielimy cały proces na elementy, te elementy poskładamy z sobą i ułożymy dobrze, tak żebyś zrobiła to szybko. Plus dwa, twój trening na swoje ręce. Jak miałaś paznokcie co tydzień nowe paznokcie? No. To co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie nowe paznokcie? Co dwa tygodnie nowe paznokcie. To miałaś rękę coraz bardziej wyrobioną, tak? Lewą, tak. My mówimy teraz o lewej ręce, ja specjalnie tą... Dobra, cisnę na dół. Ja specjalnie sobie taką serię zrobiłam, żeby po pierwsze mieć regularnie paznokcie zrobione, przynajmniej w lewej dłoni. Ej, czekajcie, muszę tutaj chyba alarm wyłączyć. Kulka! Gdzie ona jest? Tam jest ciemno. Bo wiecie, jak z lewą ręką, człowiek często ta lewa ręka taka nie do końca. No i nie chce się. Co jest? No, poszło. Kurde, tutaj nagrywam i jak wcześniej alarm wyłączony, ale że kulka alarmu nie włączyła. Wbiegła tam na dół przecież. I że ona alarmu nie włączyła. No patrzcie, loto. Loto ten mały pieron! Loto ten mały pieron! No ja płacę! I że ty się alarmu kulka nie włączyła? Tu trochę ciemno. Chodź, cieszymy się, chodź! Na kocyki, na kocyki! Na kocyki, tak. Ja ci muszę laczki ubrać. Uwaga, laczki. Kurde, trzeba byłoby tu posprzątać, ale powiem wam, jak mam sprzątać, to wolę iść trenować malowanie. Chodź, Pączek! O kurde. Dobra, to idę już od razu tutaj. Chodź, kulka, na fancy dywanie się będziemy miziać. Chodź, myszko, chodź się trochę pomiziamy. No tak.
Patrzcie tego małego. Płyca. Jak jeździ, nie? Jak jeździ. Pójdź sam, Pulka. Pójdź sam. No chodź. To jest Kulka, ona kocha wykładziny, nie? Zawsze tak wtarta w wykładziny. Mi się też tutaj, dużo lepiej mi się pracuje, jak mam tutaj wykładzinę, bo takiego echa też nie ma. O czym ja gadałam? Kulka mnie znowu, kurde, znowu to wygląda, jakby tu bomba pierdziachnęła, nie? Muszę sobie przypomnieć, o czym gadałam. Aha, mówiłam o serii. Co dwa tygodnie nowy paznokcie. To nawet nie była seria, tylko live. Co dwa tygodnie się spotykam z widzami, robiłam sobie paznokcie. Jak sobie wejdziecie w zakładkę na YouTubie kanału Hulo na żywo, w lupce wpiszecie co dwa tygodnie nowe pazury, to wam te live się pojawią. One miały po 5-6 godzin. Uwaga, muszę włączyć światło. Aj. I jednocześnie studyjne lampy wyłączyć, bo one się od razu automatycznie włącza. Dobra. Komputer do włączenia. Szablony. Szablony muszę popracować dzisiaj nad tymi skrzydełkami. No i dużo innych rzeczy muszę zrobić. Mam to wszystko zapisane oczywiście. Mam taki system pracy, że sobie w Trello robię całą listę, co muszę zrobić danego dnia. Potem tylko odhaczam. Fajna jest ta aplikacja. Tam też można zdjęcia wrzucać, pliki. Od lat pracujemy na Trello. I to jest fajne dla zespołów. Jak się pracuje w zespołach, bo są listy takich kart i sobie można te karty poprzerzucać. Na przykład ktoś skończy etap działania w jakimś tam, nad jakimś projektem, to przerzucasz osobie, która się znowu musi w kolejnym etapie tym zająć, nie? Super, super sprawa. I coś jeszcze chciałam powiedzieć? Dobra, na razie się wyłączę, jak mi się coś przypomni, to sobie znowu was tutaj odpalę. Na razie muszę się skupić na ogarnianiu Żyćka. Pracuśni. Uwaga, przejmuję kanał dzisiaj, od dzisiaj ja będę nagrywał. Godzinę żeśmy się tego hiszpańskiego trenowali. Godzinę żeśmy trenowali hiszpański z Gabrielem Pabie. Proszę przejąć kanał. Dobra, skończyłem przejmować kanał, oddaję go twoje ręce. Ziomeczki, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Proszę Państwa, w następnym odcinku. W następnym odcinku zobaczymy. Pierwsze, co się jutro wydarzy.